Cześć, witam was w nowej serii filmików, które w porównaniu do pozostałych dostępnych na moim kanale, do których oczywiście serdecznie zapraszam, pokazuję, jak stworzyć prostą grę od początku do końca. Stworzymy grę typu Endless Runner, zwłaszcza popularną na smartfonach. Polega ona na tym, że gracz biegnie przed ciebie bez większego powodu, trochę jak dziki koń na stepie i od czasu do czasu mija przeszkody, czyli w sumie dokładnie jak dziki koń na stepie. Stworzymy nasz projekt w oparciu o template, o szablon Third Person. Dzięki temu będziemy widzieć grę z pozycji kamery, która znajduje się gdzieś w okolicy gracza, a nie przy pomocy jego oczu. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Tak wygląda gracz. Poruszamy kamerą przy pomocy myszki, natomiast gracz podąża zgodnie z kierunkiem, w którą stronę patrzy kamera. Może też poruszać się w drugą stronę, w prawo oraz w lewo, może również skakać, czyli ma znacznie więcej możliwości, niż powinien mieć w tradycyjnej grze typu Endless Runner. Więc musimy zmodyfikować postać gracza. Przejdźmy tam, gdzie ona się znajduje i otwórzmy blueprinta. Klocki, które tutaj widzimy, to jest blueprint, no ale na początku zobaczymy strukturę samego gracza. Z czego gracz się składa? Otóż składa się z kapsuły. Ona jest najważniejsza, bo to jest tak naprawdę gracz. Ona analizuje kolizje i inne elementy, z którymi styka się gracz. Projekcja gracza, czyli postać, jest tylko po to, żebyśmy mogli się uosobić z postacią. Jest też kamera, z której widzimy grę oraz w tym przypadku najważniejszy element, czyli kamera boom. Jest to element, który steruje de facto pozycją kamery, jest przyczepiony do kamery i pośladków gracza lub środka kapsuły. Wyłączmy możliwość sterowania myszką oraz padem i teraz cały czas widzimy pośladki gracza, ale też resztę świata, więc w sumie jest całkiem niezła perspektywa. Zawsze gracza widzimy od tyłu, czyli też jak nie umiemy na przykład stworzyć postaci z ładną buzią, to jest gra dla nas. Okej, zmodyfikujemy teraz trochę mechanikę gry. Wejdźmy tutaj. W Event Graphie widzimy całą mechanikę. Między innymi Input, Axis, Move, Forward and Backward, czyli do przodu, do tyłu. A Input, Axis, Move, Right and Left, czyli ruch na prawo i na lewo. Oraz Skok, to jest Action Mapping. Te elementy różnią się, ale nazwę można zmienić. Wejdźmy do Edit Project Settings. Tutaj w zakładce Engine, w sekcji Engine, a dokładnie w inputcie, zobaczymy, że przypisane są konkretne przyciski do konkretnych akcji. Tutaj jest Action Mapping, czyli efekty takie jak podskok, jak kucanie, czyli elementy, które robi się po prostu w 100%. Mamy tutaj przycisk na przykład spację. Mamy też Axis Mapping. Tu są elementy, które na klawiaturze wydają się, że W jest wciśnięte, więc jest 1, puszczone to jest 0, ale jeżeli używamy analogowej gałki na padzie, no to możemy uzyskać wartość pomiędzy minus 1 a 1, więc tutaj nie zawsze to są wartości od 0 do 1, mogą być też inne i widzimy, jak można sterować graczem do przodu, do tyłu, w prawo i w lewo. No i w skali 1 lub minus 1, jeżeli w drugą stronę. Zacznijmy od tego, że nie potrzebujemy skakania w naszej grze, a więc zaznaczałem wszystko związane ze skakaniem i po prostu usuwamy delaytem. Na PC-cie, na Macu nie wiem czym, ale na pewno jakoś się da. I już usuwamy też sterowanie kamerą, bo je wyłączyliśmy, więc te klocki są w sumie bezużyteczne. Tak samo z gamepadem, tak samo i z myszką. Usuwamy i przechodzimy do mechaniki poruszania się. Tutaj mamy poruszanie się do przodu i do tyłu. Do tyłu jest z minusem, do przodu jest z plusem. Możemy usunąć kierunek ruchu, bo w Endless Runnerze zawsze podążamy przed siebie. Więc jeżeli weźmiemy orientację świata, to powiedzmy, że to jest względem X, a damy jedynkę. I możemy oznaczyć też siłę nacisku przycisku, żeby zawsze był tak jakby wciśnięty na maksa. A więc dajemy mu jedynkę. To jest prędkość naszego gracza. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. Czyli podąża zawsze w jedną stronę. Nie mamy za bardzo wpływu na to, ale też nie mamy wpływu na to, żeby nie podążał. Po prostu cały czas porusza się do przodu z tą samą prędkością. Musimy też zmienić poruszanie się na boki, bo on będzie skręcał na boki, a my chcemy, żeby tak jakby strefował, czyli poruszał się na prawo i na lewo. Wykorzystamy oczywiście przyciski A i D, jednakże w trochę inny sposób. Skorzystamy tutaj z Set World Location, czyli przesuniemy, ale co przesuniemy? Element nadrzędny, czyli główny element naszego gracza, a więc kapsułę. Jeżeli przesuniemy kapsułę, przesunie się i postać gracza oraz kamera. Więc korzystamy z Set Actor Location. Używamy set, a nie add, bo add ciężko precyzyjnie określić. Set można określić bardzo precyzyjnie. Mamy tutaj pozycję w sumie 0, 0, 0. Bardzo fajnie, tylko trochę nie do końca tak.
Na samym początku określamy pozycję, gdzie gracz będzie się poruszał. Nie może się poruszać według X-a, bo X to jest ruch do przodu, więc pozostaje nam gradu Z oraz Y, prawo i lewo. A właśnie o prawo i lewo nam chodzi. Rozbijamy wektor na 3 floaty, czyli wartości zmiennoprzecznikowe, i łączymy przesuwanie, ponieważ jest od 1 do minus 1, w prawo 1, w lewo minus 1, to pomnóżmy to o wartość, o ile ma się przesunąć gracz, a nie po prostu, że ma się przesunąć. Ja ustawię 200 cm, czyli minus 200 cm w lewo lub plus 200 cm w prawo. Jeżeli nie poruszamy gałką ani klawiaturą, no to biegnie po prostu w okolicy zera. Jednakże nie wiemy, gdzie gracz aktualnie się znajduje, a set location na sztywno ustawia nam pozycję X i Z. Musimy ją pobrać z aktualnej pozycji kapsuły. Czyli wybieramy kapsuł komponent, przeciągamy na blueprinta i korzystamy z Get World Location. To nam pozwoli ustawić gracza i jego przesunięcie względem aktualnej jego pozycji według X oraz Z. Czyli rozbijamy tutaj ponownie wektor na floaty, czyli na wartości zmiennoprzecznikowe, czyli X, Y, Z, które w całości składają się na wektor, i łączymy X oraz Z. Dzięki temu mamy pozycję aktualną gracza oraz możemy się gładko przesuwać o 2 metry w prawo bądź też w lewo. Jednakże to nie wszystko. Ponieważ musimy zacząć od tego, że nie wiemy, gdzie dokładnie znajduje się Y, ponieważ modyfikujemy go od 0 do minus 200 lub plus 200. Nie wiemy, gdzie on się znajduje na początku. Może się zdarzyć, że nas wyrzuci poza planszę, więc musimy skorzystać jeszcze z lokacji początkowej, gdzie znajduje się gracz podczas rozpoczęcia gry. Event Begin Play właśnie uruchamiany jest z początkiem gry. I tutaj pobierzemy wartość Y i ją zapamiętamy, żeby wiedzieć, gdzie gracz został ustawiony. Chodzi o to, że jak ustawimy gracza w mapie, to chcemy, aby z tamtego punktu zaczynał gry, a nie gdzieś wywalony w kosmos. Zmienimy tą zmienną, bo ona była wykorzystywana wcześniej, już nie jest. No na przykład Begin Y jest float, czyli zmienna przecinkowa. Właśnie o tą taką chodzi. Ok. I przypiszmy do niej wartość początkową Y, gdzie się znajduje nasz gracz, czyli w taki prosty sposób. Seta łączymy z Begin Event, Begin Play, ok. I teraz już jest to zapamiętane, ale po co mamy tą zmienną? Otóż po to, żeby dodać ją do tego zera plus 200 lub minus 200, aby zaczynało to względem pozycji gracza i przesuwało go 2 metry względem aktualnej pozycji, a nie względem zera. To nam ułatwi pracę. Ok, po prostu dodajemy. Jeżeli będzie odejmowanie, no to plus i minus daje minus, jeżeli dodawanie, to plus i plus daje plus. Czyli wszystko będzie funkcjonować na plusie. Ok, dodajemy to do Y. I teraz prawdopodobnie powinno to działać tak jak chcemy. I biegnie do przodu, na prawo i na lewo. Wszystko działa tak jak miało.